Siemanko, witam Was na kanale Artur Wilanowski, ze mną Łukasz Parobiec, GOAT. Siemanko. Witam Wy wszystkich, uszanowanie. No i powiedz, trafiłeś na Kruszynę, można powiedzieć, że ponownie. Chciałbyś się zrewanżować? Oczywiście, takie miałem marzenie, że tak powiem. No gdzieś tam w skrycie miałem nadzieję, że tak wyjdzie losowanie. A powiedz, jaki masz plan na niego? Jaki plan? Nie dać na sobie wyżyć takiej presji jak ostatnio i nie dawać się na samym początku w takie wymiany, jak się ostatnio wdałem. A myślisz, że będzie łatwo? No jednak to jest kawał chłopa. No będzie parę, a ja będę próbował to, co mam w planie. No zobaczymy, jak będzie. Nie? Powiedz, jak przygotowania, na czym skupiałeś swoją główną powiedzmy siłę, w której widzisz swój atut? Przygotowania, przede wszystkim wytrzymałość. Pracowałem nad wytrzymałością, biegi, maszyny wytrzymałościowe i pracowałem nad techniką taką bardziej pod bernacle, nie? Powiedz, bo ty, jeśli mnie pamięć nie myli, przyjeżdżasz z zagranicy, czyli za każdym razem do Grondy masz kawał drogi. No tym razem udało mi się niedużo jechać, bo jechałem od siebie do Edynburga 250 km i samolotem tutaj jest spokojnie. No, udało się takie połączenie znaleźć. To podpytam o ostatnią Grondę, na której walczyłeś, ponieważ chyba miałeś wtedy urodziny. Powiedz, jak tam się udały, afterparty jakieś było grube? Urodziny się udały, a nie pamiętam afterparty, więc chyba było dobrze. Czyli co, teraz bez urodzin, ale myślisz, że będzie podobnie? To znaczy, czy będę miał urodziny? Nie. Czy po prostu wiesz, after party będzie... No gdzieś tam albo będziemy tak, cieszyć się z wygranej, albo będziemy topić smutki, nie? To tak na koniec cię bym podpytał odnośnie głównej walki, czyli Zadyma z Wasylem, jak byś obstawiał szansę? Wygra lepszy. O, czyli tajemniczo, ale tak. Nie chciałbyś nic zdradzać. Nie obstawiam, bo lubię obu z nich. Obaj są bardzo fajnymi facetami. Nie jakoś tam nie gdybam, nie wolę nie gdybać. No, umówmy się, w Grondzie krwawy sport, można powiedzieć, że jeden strzał i po wszystkim. Zgadza się, tak może być. Dziękuję bardzo. Dziękuję i życzę bardzo.